Chyba w życiu mi nie wyszło. Dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa, a ten piękny mój głos, śpiewający tą piękną nutę z lat 80. -tych. I ta koszulka OpenSUSE i to, że wczoraj pojawiła się nowa wersja OpenSUSE Lib15.6 coś zwiastuje. I to nie jest do końca Dobra wiadomość, słuchajcie, miał być bardzo optymistycznie i w sumie de facto jest prawie, bo siedzę sobie od 3 godzin. Tak, to jest test te opi, opis. Listro po 3 godzinach. Yy, I szczerze mówiąc, nie chcę mi się za bardzo więcej na tym siedzieć, dlatego nagram ten film. Powiem Wam o co tutaj. To znaczy, najpierw Wam powiem o co chodzi. W trakcie nagrywania tego filmu do kompletu jak skończę to to coś wylatuje z dysku. Open Suzy 15.6 KDE Plasma Zapraszam na film. Ok, zacznę od pochwalenia się tym samym co ostatnio ze 3 tygodnie temu. Dalej u mnie stoi Open Suzy 15.6 ale to jest wersja beta. Jeszcze nie robiłem upgrade'u nie mam na co narzekać, po prostu autentycznie nie mam na co narzekać, ani na wydajność, ani na stabilność. Wszystko gra i buczy tak, jak powinno, powiem to w ten sposób. Teraz przejdźmy sobie do tego wydania, które ukazało się wczoraj, tak, bo to było 12, dzisiaj jest 13, tak. 15.6, pełna wersja wyszła, można sobie oczywiście bezpłatnie pobrać. Jest tutaj również wersja na, na arma. No nie będę pokazywał wam instalatora, bo jest naprawdę prosty, nie dość, że jest po polsku, to, to jest prosty, jest dużo prostszy niż w Padożę na przykład, tak. Pod wieloma względami. Re Relays Nodes, tu mam takie podwójne Relays Nodes. Jedno Relays Nodes, no to jest informacja o instalacji, o takich różnych dziwnych rzeczach, tutaj bla bla bla, takie takie, jest trzeba by się z tym zapoznać. Proszę bardzo, zresztą ja będę musiał się zapoznać, bo... Chyba będę sobie upgrade robił, znaczy na razie jeszcze nie, bo po tym co zobaczyłem to, to nie za bardzo tak średnio najeża. Natomiast te główne release notes, gdzie tutaj ekipa OpenSusa się chwali albo informuje, tak, co tutaj się stało nowego i tak dalej, Ok, w pierwszej kolejności wiadomo, że wyszedł tak zwany service pack do Slesa, SUSE Linux Enterprise Server, tak, tam jest wersja 15.6. No i tutaj lip, który jest oparty właśnie na tej wersji serwerowej głównie, również jest oparty na 15.6. Super, tu jest jak najbardziej ok. Wydali to punktualnie, można powiedzieć jak najbardziej. No i tutaj dalej się zaczyna zabawa. ale widzicie, mamy pierwszą, pierwsza informacja. To jest taka, iż mamy tak zwany cockpit. Jeżeli nie wiecie, czym jest cockpit, Cockpit jest to takie specjalistyczne narzędzie w przeglądarce Bobo. Działa to na, powiedzmy, na komputerze linuxowym jako serwer, ale sterujemy sobie tym na przeglądarki www. Jest to coś takiego, takie, taka aplikacja internetowa, przeglądarkowa, która umożliwia zarządzanie komputerem, maszynami wirtualnymi, kontenerami Docker'a, kontenerami Podmana, LXC, ogólnie ogarnianiem, powiedzmy, całego systemu i dalej, Głównie, znaczy głównie, to powstało dzięki Red Hatowi. To chyba jest autorem tego są deweloperzy Red Hata, tak to mniej więcej jest ogarnięte, tak? To najlepiej działa na Fedorze, na Relu i, i, tym, i powiedzmy tam CentOS streamie jeszcze do kompletu, tak? Teoretycznie sobie taką rzecz, ja wiem, Screen z Windowsa, no, ale sorry, samo życie. Teoretycznie zostało to również ogarnięte częściowo przez Ubuntu Server już jakiś czas temu ale tam są mega mega problemy ze względu m, między innymi na to, że Ubuntu teraz przeszło na Netplana no i tam jest jeden wielki bałagan, ponieważ nie działa to tak, jak powinno po prostu działać. W każdym razie teoretycznie i praktycznie narzędzie jest bardzo dobre, jest fajne, wydajne i mega mega ułatwia pracę. Z maszynami wirtualnymi, tworzeniem tych maszyn wirtualnych, głównie chodzi tu o kvm QV, QMU. Jak ktoś nie wie, co to jest, to zapraszam do mojego wczorajszego filmu, gdzie przedstawiłem historię wirtualizacji. Jeszcze ogarnąłem cztery wirtualizatory na Linuxie. Ja coś to zapraszam, tak? No i teraz tutaj nasze, nasi deweloperzy z SUSI, tak, mówią wprost, że jest tutaj pakiet. Teoretycznie jest zapakowany w OpenSUSE Lip Cockpit. Można się do niego dostać. On sobie teoretycznie tam działa, ułatwi nam wszystko i w ogóle jest fajnie, pięknie. Jest to jedna z nowości. Zagraniczne portale rozpływają się po prostu nad tym, że z OpenSUSE 15.6 Lip jest awsom. Jak zawsze jest wszystko awsom. Nie, nie jest awsom. Pierwsza rzecz, którą powiem wam tutaj od razu jest to, że Cockpit nie działa w pełni. Dla te, dlaczego? Bo nie jest ogarnięty. I on jest głównie przeznaczony, co piszą zresztą deweloperzy Cockpita, tutaj od, od strony OpenSUSE, tak? Opensus. Że jest to najlepiej ogarnięte na Tumbleweed. Na Tumbleweed działa wszystko elegancko. Ale tutaj jest premiera w lipie i to nie działa elegancko, ale to za chwileczkę zobaczycie. Poza tym trzeba przyznać ymm, rację, tak? Znaczy rację, no, powiedzieć, że między nimi mamy tutaj nowe wersje oprogramowania typu Python 3.11, nowego Podmana, Distroboxa, Docker'a i w ogóle Full jeszcze innych rzeczy łącznie z Xenem, najnowszym QVM-em, XFC i tak dalej, tak? Znaczy XFC jest 4.18, tak? Słuchajcie, do tego dzisiaj Wam pokażę to wszystko na żywym sprzęcie. Oczywiście, jak zawsze, Ryzen 1600X. Zobaczycie to sobie w wersji KDE Plasma. Ludzie, hura, hura, A ja Wam powiem KDE Plasma 527. No tak, w tej wersji LIPA nie będzie w wersji 6, to znaczy częściowo jest, ponieważ jest tak zwany zastosowany framework, czyli tam kute, kute framework do wersji 6, żeby soft oprogramowanie, które wymaga szóstki chodziło na tym lipie, tak? Ale mamy tam starą plazmę po prostu wrzuconą. Mamy tutaj również kernel chyba 6.4, jak dobrze pamiętam. Tak, 6.4. Nowy jakaś OpenSSL, nową wersję i tak dalej, i tak dalej. MariaDB i tę całą resztę dla nerdów, powiem to w ten sposób, tak? Spoko. Niektórzy się pewnie z tego bardzo, bardzo ucieszą. I to teoretycznie i praktycznie jest finish, jeżeli chodzi o nowości tak jak mówiłem, możecie sobie tutaj ewentualnie jeszcze doczytać te tematy i, i ten tegez, tam tegez ja się nie będę tutaj rozpływał i, i w ogóle nad tym, bo to myślę nie ma sensu. Od razu powiem, że ja nie będę tego systemu gnoił. Ja Wam pokażę po prostu jak on działa. Załóżmy. Dobra, nie ma co gadać, zapraszam na żywy sprzęt. Witam na żywym sprzęcie, to nie będzie gameplayowo typowo, ale postanowiłem troszeczkę inaczej, bo zawsze robię dokładnie tak samo pulpit i bla bla bla. bla. To teraz zacznę od czegoś innego. Postawione jest to na heroiku, oczywiście ustawienia chyba jeszcze nie są zrobione, zrobię na szybko. Ok, mam ustawienia już zapisane, bardzo wysoki, jak zawsze ostatnio tak sobie to tutaj testujemy. I proszę bardzo, tekstury HD oczywiście to jest 10,78 GB i tekstury nichu nie, nie wejdą, albo ich tu nie ma w tej wersji. OK, dajemy sobie nową grę i widzimy się przed domkiem startowym. Ok, jestem przed domkiem. Tadam! To jest moje pierwsze uruchomienie, więc ten. Od razu mówię, to jest X11 i tutaj się shadery jeszcze nie skompilowały do końca. Znaczy teoretycznie tak, ale praktycznie jeszcze nie. Przejdziemy sobie na szybkości, tutaj przebiegnę może tam do tego miasta, zobaczycie jak to się będzie zachowywać. Sterowniki Nvidia zastrzeżone 550 to nie są te bety najnowsze, chyba jeszcze będę sprawdzał, tylko te deczko starsze w plecy, tak, ale teoretycznie tam na, na tym distro, na Nitruxie, które dalej u mnie stoli, dalej sobie pogrywam, chodziło to tam pięknie, powiem to tak. Natomiast jeżeli chodzi o chodzenie tutaj, to zaraz zobaczymy. Przejdziemy sobie tutaj kawałek i patrzymy na FPS-y. Jest ok, tutaj jest powiedzmy ok. Pamiętacie, shadery się jeszcze nie przeładowały wszystkie do końca, więc pierwsze może trochę, trochę przycinać. Może na tu deczko przycinać, tak, jest taka opcja, dzień dobry. Szczerze mówiąc, no nie jest dobrze chyba, chociaż może się przeładuje, jeszcze zobaczymy. Ja przejdę się tutaj, w każdym razie... 51, no teoretycznie chyba jest to samo co na Nitruxie, bo tak to porównuje, tak? Przejdę się jeszcze tutaj pod te drzwi. Ja wiem, że miałem nie grać, ale teraz będzie po prostu bardziej nietypowo. 60, obracam się, 50, 52, 50... E, ja, chyba jest to samo. A tam pamiętacie, żeby Wayland, tam był na Waylandzie i tam nie było tych nowych paczy do sterowników beta i tak. Te... No, teoretycznie chyba, chyba jest dokładnie to samo, nie? Chyba jest dokładnie to samo. Działa, dobra, koniec. Tak jak mówiłem, widzimy się w systemie. Jestem już w systemie, to jest system niekonfigurowany, nie, nie standardowo wyglądający, tapetka i tak cała reszta tutaj. Zdecydowanie tak nam się to standardowo prezentuje. To co tutaj postawiłem, tak jak mówiłem, sterowniki Nvidia, to jest jedna komenda Sterowniki stoją, żadnych problemów. 5509007 to nie jest najnowsza beta, tak jak mówiłem, ale ładny nam temat tutaj bym powiedział: pracuje to, jest w porządeczku. Dodatkowo zrobiłem tutaj test, nie będę już go wam pokazywał. Test na tym Super PI Benchmark 11413 punktów, coś takiego, czyli standard. Jest jak najbardziej w porządku. Nowo, standardowo nam tutaj startuje, działa. Jest ok, no działa jak działa, jak na nowo po prostu przestało tak nam działa. Również nie będę was tutaj katował kolatem po raz kolejny, powiem tak, odpalam kolata, działa, nic, żadne okienko tam nie prześpituje, wydajność jest w lesie nawet identyczna, jak była na Waylandzie, więc wszystko tutaj jest tego typu ok. Odpalałem sobie Resident Evil również, też działa, więc to możemy sobie zaliczyć, że jest naprawdę na spoko plus. I, I Jeżeli chodzi o rzeczy, które nie do końca tutaj działają, a teoretycznie już powinny, to jest obsługa Flatpaka, dobrze ludzie. Mianowicie, wchodzimy sobie tutaj na przykład na Heroic Games Launcher. Chcę to zainstalować jeszcze raz, tak? No i teraz, przy, po pierwszy, mm, pierwszym uruchomieniu, pierwszym updatecie tego systemu, który zrobiłem, chcę sobie zainstalować Heroic Games Launcher. Klikam na install, to pobiera mi się taki pliczek, wiadomo, bla bla bla, klikam na niego. I jest. O, działa. Teraz zaczęło działać. Nie wiem dlaczego, ale zaczęło działać. Przedtem, jak to pierwszy raz zaktualizowałem, uruchomiłem od nowa, to niestety to okienko się nie pojawiało, bo nie, po prostu wyskakował jakiś błąd. Twój użytkownik nie mało prawnie, nie wiem, coś, coś tam jeszcze jakieś głupoty inne się pokazywały. Zaraz sprawdzę sobie na 0 AD na przykład, czy było, będzie to samo. Teraz teoretycznie nagle zaczęło działać. Dlaczego? No, nie zaczęło działać. Widzicie, daję sobie w Może dlatego, że miejsce na, na, na dysku brakuje. Moment. No nie, dysk tutaj jest 16,4 GB. Wolnego Spróbujemy, weźmiemy sobie coś innego. W każdym razie Dolphin się w ogóle nie pokazywał. Wywalał błąd. Znaczy, na początku nie wywalał błędu. Potem wywalał błąd. Potem się okazało, że wcisnę sobie Ctrl Alt, tak, to tu się pokazywało puste, puste miejsce, gdzie był dolfin. Jak się to klikło, teoretycznie się pokazywał, ale zamarzał. A teraz nagle zaczął działać normalnie. Pozwólcie, bo nagrywam. Zacząłem kopać, co się okazało, że w, nie używać Discover'a w OpenSUSE, bo jest zepsuty od stycznia tego roku, ponad albo od grudnia tamtego roku. I od grudnia tamtego roku nikt tego nie naprawił. Po prostu rada na forach, na reddicie, jaka? Nie używaj, używaj zypera graficznego, jasta i jest fajnie. To po jaką cholerę, jeżeli oni wiedzą, że to jest uwalone, to czemu tego po prostu nie ukryją, nie usuną? No kolejna rzecz, która i się dzieje, ja wam w tym gameplayu nie puściłem muzyki, bo dalej nie, nie włożyłem tej karty jeszcze do tego, do tego testowego kompa, tak? bo tam Audi wstawię po prostu jakiegoś znalazłem na... Okazuje się, że tam jeszcze PCI mam. Zwykły slot PCI tam będzie Audigy się działo. W każdym razie tu jest coś, znowu zasłaniam, no trudno, kurde, przeżyjecie czy nie przeżyjecie. Mam nadzieję, że przeżyjecie, tak? W każdym razie, o, teraz się zmieniło. Przedtem jak chciałem sobie zmienić, standardowo się uruchamiały słuchawki, tak, tutaj wewnętrzna ta, ja chciałem sobie to puścić przez HDMI na monitor. Dźwięk nie działał, bo po uruchomieniu danego programu, czy przeglądarki na przykład, czy te, tego testu Superposition, yy, jak dawałem sobie tutaj na HDMI, to magicznym sposobem wracało to na słuchawki. Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego teraz działa? Też nie wiem. I znowu wyjdę na idiotę i na kolecia, który się tylko czepia tych kochanych, wspaniałych, fantastycznych Linuxów, które bardzo dobrze chodzą. No, chodzą, tylko akurat ta wersja nie chodzi dobrze. Dlaczego teraz zaczęła chodzić? Nie wiem, bardzo mi z tego powodu przykro, bo będę musiał robić za idiotę teraz, ze przeproszeniem. No, trudno. Dobra, jeżeli chodzi o wydajność, stabilność i tak dalej. Pomijając Discovera jest OK, tak? Jest OK, bo chodzi to szybko. Ja widać gierki pracują, się nie wiesza. Nie wiem, za 3 godziny może siedzę na tym 4. Ja wiem, że to prawie nic, ale, ale tak Kolejny ich AvSom, który jest AvSom i, 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 i to jest nowość w OpenSUSE tam w Open Suzy lip, to jest Cockpit. I jeżeli chodzi o cockpit, to odpalamy go w ten sposób, tak? Teraz tu jest kolejna rzecz. Tutaj w tym systemie nie ma ruta. Nie ma ruta. Konto ruta jest wyłączone. Logowanie do SSH, jeżeli ktoś by potrzebował na ruta, też jest wyłączone. Więc możecie sobie tego ruta włączyć samemu. I to jest właśnie logowanie do cockpita. Cockpit w ogóle się instaluje samemu z konsoli. To jest jedna komenda. Tu do in albo install cockpit, tak. On tam całe zależności ściągnie. Jest elegancko, fajnie. Jak nie działa, no to logujemy się jako zwykły użytkownik, bo jest taka opcja, tak? No i teraz się zaczyna zabawa. Konsola internetowa działa w trybie ograniczonego dostępu. What? No ok. Turn on administrative access. Ok. Takiego kozakiewicza powiem to w ten sposób. O, tu się łamie, jak to było? Tu się zgina dziób pingwina. Naprawdę tak było powiedziane. Nie, no to what the is, to? Po co oni tutaj reklamują, że jest fajny kokpit, którego można używać, jeżeli nie można w pełni tego używać, bo, bo nie działa, bo działa w pełni w tumbleweed. No okej, okay, czepiam się znowu. Nie? Nie, teoretycznie można sobie tutaj ogarniać jakieś dokery, maszyny wirtualne i tak Tylko to pewnie jest pewne niedopowiedzenie, albo ja jestem, za przeproszeniem powiem to znowu idiotą, bo tutaj standardowo nie ma ani Dystroboxa, ani dokera, ani podmana, nie ma standardowo nic zainstalowanego, nie? No a ja myślałem, że jak odpalę sobie te, tutaj tego, tego kokpita, to już będę mógł tymi maszynami zarządzać. No nie będę, muszę sobie na piepie zainstalować, na to wychodzi. W każdym razie mamy takie informacje, czemu nie ma dzienników? Jak dzienniki są teoretycznie błędy, i powyżej. Moment, moment, może jak dam informacje powyżej. No dzienniki systemowe. Ja naprawdę mam dzienniki systemowe zapieprzone na Maxa. Yy, dżur... Kurde, zawaliłem, Journal CTL. No ja... Wydaje mi się, że to są chyba dzienniki systemowe, ale mogę się mylić. To prawda tutaj trochę błędów, znaczy to żółte to nie są błędy, nie? No ale widać, że plazma się coś <laughs> nie za bardzo prowadzi. Yy, to dobra, czepiam się, no plazma Discover... Dobra, nieważne. Udajmy, że tego nie było, że jest apsom. Jest apsom, słuchajcie. W każdym razie, no nawet tutaj nie mam dzienników. Być może to są dzienniki odpowiedzialne tylko od maszyn wirtualnych, Docker i tak dalej, nie wiem. Ale cała reszta teoretycznie jest pokazywana, bo jest pokazywane tutaj moje dyski w systemie, jak wyglądają pięknie i w ogóle. To, to kochani, to jest właśnie nitrux, który sobie tam stoi i bardzo dobrze działa zresztą. Czupia sobie na nim Valid DANGEROUS online. Jest bajka, po prostu jest bajka. Więc tu mamy OK. Kolejne dzienniki urządzenia, dobra. Sieci, zobaczmy sobie na sieci. Co wiele ludzi ucieszy, to tutaj są stare nazwy yy, kart sieciowych. Tutaj nie ma tego yy, e sl 0 coś tam cholera, wie co jeszcze. ETH0, ETH1, ETH2. Bomba. Dobra, odpalimy sobie tutaj teścior, Proszę bardzo, Buh, leci nam test. Nie, nie udostępniaj. I, no i zapora sieciowa ETH0 i, i co? No to teraz nie rozumiem, czy to chodzi o, o maszyny wirtualne typowo, że tutaj są rzeczy sieciowe, czy że po prostu nie działa nam to wszystko, dlatego że mam ograniczony dostęp, a nie mogę go uzyskać, bo nie działa. Po prostu nie działa. I tutaj się po prostu, nie wiem, być może ja się czepiam i chodzi tutaj o to, że cockpit. Mimo tego, co piszą w sieci, na różnych artykułach, rodzin dziennikarzy i tak dalej, co prawda jedno od drugiego, kopiuj wklej, no ale dobra, ciekawe kto pierwszy zaczął to puszczać. Oni wszyscy piszą, że tutaj w kokpicie można zarządzać pełnym systemem, w ogóle i w ogóle. I nie wiem, czy oni wiedzą, co oni piszą, ale z tego co ja wiem, to kokpit to jest głównie do maszyn wirtualnych. Chociaż teoretycznie w usługach mamy tutaj pełne usługi działające w tym systemie. Ja wiem, czepiam się strasznie w tej chwili w ogóle, bo OpenSUSE jest Apsom, Lip jest Apsom, tak, ale, ale no kurde, no, no naprawdę, po co umieszczać i mówić jeszcze, by nie wywyższać, tylko z wielką pompą powiedzieć, że mamy na znaczy takiego kokpita u siebie, tak? No nie macie kokpita u siebie, bo to po prostu niezbyt dobrze działa. Ja spróbuję zaraz to wam jeszcze zainstalować nie przy was, KVM albo QMU, albo cokolwiek innego. I zobaczymy wtedy, co się stanie. Słuchajcie, na próbę nie robiłem restartu. Po prostu odpaliłem tutaj, tak jak piszą, jedną komendę się podaje. Modprobe, czyli wrzucenie tego modułu do, do procesora. tak? W moim przypadku jest to modprobe AMD, coś tam. Create Virtual Machines. Działa chyba. Bez restartu. Tak jak mówię, to nie jest po restarcie, tylko zrobiłem po prostu tego cięcie, albo, albo i nie działa. Zaraz zobaczymy, co tu się jest. I no, teoretycznie chyba nie działa, czyli jednak restart będzie wymagany, wirt Virt Manager. Zobaczmy sobie tutaj. Pewnie błędem walnie. No dobra. Działać? Działa. Jest OK. Działać? Działa. No, nie chcę się do końca uruchomić, bo jeszcze restartu nie było. Z GUI nie działa. Moment. Virt. Coś to jest powalone. Okrutnie. Jeszcze raz. Odpalam to z GUI. Daję OK. Cuda! Harry Potter mi tutaj siedzi na gdzieś i kurde robi masakrę chyba. Dobra, ja zrobię restart, żeby było w porządku. Dobra, zrestartowało się, znaczy jeszcze się restartuje. Ale ja nie chciałem zapisywać sesji. A może to automatycznie się zapisuje? No dobra, no mniejsza z tym, no. Yy, restart jest tak, ahoj kapitanie, tak. Yy, jeszcze raz, Wirt Manager, Wirt Manager, odpalamy go stąd. Pewnie teraz ruszy. OB. Przepraszam, ruszyło. Przepraszam, bardzo wycofuję wszystkie swoje mnie bardzo brzydkie słowa na ten temat. Yy, dobra, to zróbmy sobie jedną rzecz. Trzeba było poczekać. No wtedy nie ruszyło, teraz działa. Ok, przepraszam, wycofuję się całkowicie z tego. Yy, dajmy sobie yy. tak. No i gdzie? Tu mam maszyny wirtualne, zdrowie, zużycie, informacje systemowe, konfiguracja, odciski, jakieś bla bla bla. No, odciski to można mieć. System nie działa, dzienniki jak nie działały i tak dalej nie działają. Przechowywanie nie działa, nie pokazuje ruchu sieciowego, także nic, zero. Sieć nie ma, konta też nie ma. Jest tylko terminal. No chyba, że, chyba, że ja nie umiem tego obsługiwać, ale myślę, że powinno to być, Kre kreowanie nowych maszyn wirtualnych. No ale nie ma. Więc po co reklamować coś, co, co nie działa, robicie sobie tylko, że ja źle pamiętam po prostu i to się inaczej robi. Dobra, czepiam się. Słuchajcie, ten film ma już pół godziny, jest powalony, bo wyście pewnie czekali na fajną opowiastkę, o plazma, KDE plazma, pięknie tutaj działa i mamy takie fajne oprogramowanie jak w każdej plazmie, nic innego tutaj nie ma. Tutaj jest piękne centrum sterowania, jazd, o którym już mówiłem 10 razy, o sterownikach powiedziałem, to przynajmniej tyle, nie? No, a Bluetooth chodzi. Słuchajcie, do, żeby było jeszcze tak na, na plus, całkowity i w porządku, tak? To Bluetooth działa tutaj, przynajmniej o, proszę bardzo, są wykrywane urządzenia na Bluetooth, więc nie ma się tutaj do czego akurat do, do, dowalić, powiem tak. No, z funkcji, które są teoretycznie promowane, jest mała kaplica, tak? delikatnie mówiąc, problemy z tym, z tym czymś, z tym odkrywcą. No to też tak średnio najeżdża. Poza tym wygląda, że to jest nawet w porządku. No tak jak mówię, Nvidia działa, gierki działają. System jako tako się nie zawiesza, choć zepsute jest używanie flatpaków, nie? A, a ten z repo można sobie korzystać, no ale co kto woli. Jak to sobie rozsypie system Pacmana, Pakmanem, dodaniem Pacmana. a może nie rozsypie, może to w lipie dobrze chodzi, no. Ja nie będę ryzykował. Ja u siebie na swojej Fedorce używam w 100%. W... Jezu, co ja mówię? Przepraszam. Na swoim Lipie 15.6 Beta, który już mówiłem, że to jest beta, ja jadę wszystko tam jest na Flatpakach. Począwszy od Google Chrome, przez obs przez Shotkata, Gimpa, wszystko jest z, nie z tego, z Flatpaków, nie? Działa! Po prostu to mi działa i żadnych Pacmanów, kodeków nie potrzebuję. Bo nawet odtwarzać wideo mam Harunę, który działa z Clatpaka i odtwarza wszystko. Więc po co mam jakieś pakmany dodawać, ewentualnie sobie system rozzepsuć do kompletu? Nie? I mniej repozytoriów w takim, powiedzmy, systemie, który jest głównie nastawiony na otwarte oprogramowanie, tym lepiej, bo to się może źle po prostu w końcu skończyć. Nie? W końcu skończyć, no ale okej. Okay. Słuchajcie, kończymy to dziwne przedstawienie tego czegoś. Ja wiem, że potem strasznie pojechałem, że. Powinienem same plusy tutaj powiedzieć, a te minusy tak delikatne z tyłu, tak po cichu, żeby, żeby teges. Ale, ale pracując, tak jak mówię, pracując na wersji beta i pracując na tym trzy tygodnie, dzień w dzień, po 12-14 godzin nawet, jak ja przyszedłem sobie na to i zobaczyłem, co tu się dzieje, po prostu to troszeczkę, tak? To nie chodzi o to, że. Że to już się beznadziejne i nie wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. Jest wersja XFC, znaczy, możecie postawić sobie pulpit XFC przy instalacji, albo GNOME, albo nie wiem, w ogóle bez pulpitu, tak? Może na Radeonach będzie to super chodzić bez problemu, może na innej konfiguracji z NVIDIA też Wam będzie dobrze chodzić. Ja wyjdę znowu, to powiem, na idiotę, tak? Trudno, no samo życie. W każdym razie. Ja polubiłem to distro, naprawdę takie podsumowanie teraz. Nie, Ja polubiłem to distro, fajnie mi się na nim pracuje autentycznie, ale naprawdę się zacząłem grubo zastanawiać nad update'em. Być może problemy są tylko w plazmie, tutaj w 5.27, nie wiem czy wam to pokazałem, chyba nie. Proszę bardzo, odpalamy ośrodek informacji, macie 5.27 plazma stara, tak? Tutaj wersja Qtenib 515, teoretycznie szóstka tutaj też jest. Może szóstka jest dogrywana, tak jak będzie potrzebna. W każdym razie pakiety z szóstki są. Wersja jądra 64.0 Platforma X11, no bo nie ma, nie ma tu innej, tak? Właśnie jeszcze jedna rzecz, tak całkowicie znowu kończę, a nie kończę kurde, tak. Zużyta pamięć, na, na starcie to jest 1,5 GB. Może tak ma być, może to jakiś, nie wiem, nowy feature, ZRAM, albo cache'owanie, to ma wszystko przyspieszać. W każdym razie, ja naprawdę dalej, coraz bardziej będę wspominał plazmę, która zajmowała 500 MB, 550 to było dużo, natomiast niecały rok później już jest 1,5 giga. Czy chodzi szybciej? Nie. Chodzi dokładnie tak samo, jak chodziła kiedyś. I... No, i de facto tyle, nie? De facto tyle. Nie osądzajcie tego distro na podstawie jednego filmu, jednego polskiego typa, który gada o Linuxie. Przeważnie gada, jak to ludzie mówią, głupoty i w ogóle jakiś... on się nie zna i tak dalej. No Nie znam się do końca, nie? Testuję to zamiast dwa tygodnie czy miesiąc, i potem dopiero wam powiedzieć, jaki to, jaka to premiera. Dwa miesiące później jest. Ja mówię to na drugi dzień po czterech godzinach testowania, nie? W każdym razie, no, no, kurde, no. No jest jak jest, tak? Jest jak jest. Tak jak mówię, nie zniechęcajcie się, naprawdę. Ja wam tylko pokazuję, co się ewentualnie tutaj dzieje. Jeżeli u was będzie chodziło o zarąbiście, to bardzo się z tego cieszę, naprawdę. Bo jak dla mnie wersja 15.6 beta jest bardzo dobra. Już tu powtarzam to kolejny raz w ciągu 10 minut praktycznie, nie? A to, no to... Może się tu czepiam po prostu o tego kokpita, może się czepiam od Discovera, a poza tym jest w porządku, tak? Coś mi się wydaje, że ten film idzie po prostu cały do kosza i zrobię poprawny, z lekkim nawiązaniem do tego cockpita, i tak dalej, tak dalej, do tych feature'ów nowych. Dobra, słuchajcie, podziękował za oglądnięcie, łapki, nie łapki. Za, zje, znaczy za zjechanie w komentarzu, o powiem to tak. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, nie ma na problemu. Biorę na klatę, bo, bo klatę mam dużą, tak. Podziękował oczywiście, wspierającym wszystkim, bo, bo po prostu to wszystko istnieje. Także, także dzięki temu, że mnie wspomagacie w ten sposób, tak. I co jeszcze? Tyle, słuchajcie, widzimy się w następnym filmie, który mam nadzieję nie będzie aż tak bardzo narzekający. Zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, pomyślimy, jak to będzie, nie? Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam Bartek, cześć.